A w dzisiejszej szopce dla reportera. Żeby nie było niczego. Krzysztof Kononowicz. W ogóle zanim zaczniemy, bardzo mi się podobało, że jak się na wykopie zapytałem, o co w ogóle z tym Kononowiczem chodzi, to ktoś mi napisał, no i żeś włożył mi daski w mrowisko. Dobra, trzymaj tatera rączki i niby nóżki, żeby się nie pogubić. Pewnym wahaniem przyjęłam te sprawy. Pani Jaworowicz, ten odcinek przyjmuje z wahaniem. Były chłopy, co biją żony, była patola, byli Rzymianie. Teraz się pani Jaworowicz przebudziła, że nie powinna kogoś zapraszać. Pani Elżunia jedzie na miejsce. I teraz słuchajcie, tam są dwie strony tego konfliktu. Olgierdano i Szczęsny, którzy chcą Kononowicza z tej patoli wyciągnąć. Oraz ekipa, która nagrywa z Kononowiczem. Tam najważniejszy wydaje się być Sławek, ale jego nie było podczas wywiadu. I wiele osób zastanawiało się, po czyjej ja stanę stronie. Po niczyjej, kurwa. Bo ja z tymi chłopakami to kolegami nie będę. Ale z tym Sławkiem z ekipy Kononowicza to won. Jeszcze wam na koniec opowiem, jak mnie wkurwił. Pokazane jest uniwersum Kononowicza. Że na przykład jakiś wysyłają mu mocz do picia. Co pan pije, to jest mocz? Tak. Pokazane jest też, jak Kononowicz płacze. Tylko dobra, powoli. Bo w sprawie dla reportera już nie raz było pokazywane, że ktoś płacze pod kamerę. Olgierdano mówi, że... Nie podoba mi się, w jakim świetle jest stawiany Białystok. Dobra, chłopaki. Jak chcecie Kononowicza wyciągnąć z tej patoli, to podawajcie jako argument. A nie, że wywalczycie o dobre imię Białegostoku. Białystok sobie i bez was poradzi. Potrząsnęli się z Zenka Martyniuka, poradzą sobie i z Kononowiczem. Traktują w pewien sposób pana Kononowicza jak zwierzę w zoo. I ten chłopak ma rację, że ludzie traktują Kononowicza jak zoo, jak małpę, której może rzucić obsikaną bułkę i ona to zje. Pytanie tylko, czy małpa wie, że bułka jest obsikana i czy chce ją zjeść? Bo ja jestem bardzo ciekawy, co by było, gdyby zapytać Kononowicza: Krzysiek, co wolisz? Idziesz na pół godziny dziennie skręcać długopisy albo robisz z siebie pośmiewisko? Pieniądze te same. Ale ludzie faktycznie traktują Kononowicza jak zoo, bo mnie nawet kolega ostatnio opowiadał, a to się wydawał normalny ziomek, że oni byli ze swoją ekipą w Białymstoku i wpadli na super pomysł, żeby podjechać do Kononowicza. Kononowicz wezwał policję i była awantura i ogólnie śmiesznie. No kurwa, Tomek, beka w chuj. Potem ten, co nagrywa, wkręca Kononowicza, że Piłsudski był jego dziadkiem. I Kononowicz za nim płacze. Twoje twarz, nóżki, ręce przepracowane. Kurwa, gdzie ja w życiu zrobiłem błąd? Rok temu nagrałem pierwszy odcinek Szopki, a teraz oglądam, jak Kononowicz płacze za Piłsudskim. Potem pokazują wiązankę od Suchodolskiego. To wszystko! Olgierdano mówi, że Kononowicz boi się tej ekipy, która go nagrywa. Boi się ich. Albo że sami zarabiają na nim hajs, a jemu płacą jakieś grosze. W jednej z rozmów telefonicznych przekazał mi, że otrzymuje 400 zł miesięcznie. Tylko też bądźmy rzetelni, to, że Kononowicz wam tak powiedział przez telefon, to nie jest żaden dowód. Potem pokazują typa, który jest za tym, żeby nagrywać Kononowicza. I to jest typ, który stoi za słynnym kandydowaniem Kononowicza na prezydenta Białegostoku. Żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Brakowało nam ludzi... Chyba 3 osób do zamknięcia listy. Dobra, bo tego to mi się nie chce słuchać nawet. Wziął Kononowicza, żeby listy wyborcze zamknąć. Głupi, kto szukaj u siebie, nie tu. Taki Kononowicz to jak Zbawca. Te kabarety najbardziej zazdroszczą dla Krzyśka, bo on ma większą oglądalność niż niektóre kabarety. Nigdy nie myślałem, że stanę w obronie polskich kabaretów. Ale nie, żaden kabaret nie zazdrości Kononowiczowi popularności. Krzysiek chce się zabić i płacze, to on to stosuje jako technikę manipulacyjną. No i to już wam powinno określić, jakimi ludźmi są ci, którzy chcą dalej nagrywać z Kononowiczem. Ja nie jestem taki, żeby tak wierzyć w każdy płacz Kononowicza, ale też ty, kasztanie z kucykiem, nie jesteś biegłym psychiatrą, żeby stwierdzić, że człowiek, który żyje w takim brudzie i smrodzie, jak mówi o samobójstwie, to kłamie. Potem pojawia się... Co to kurwa jest? Jestem muzykiem kościelnym. Aha. Byłem upoważniony do parkowania samochodem pod Kują Legnicką. A nie, no to legitny ziomek. Ja pierdolę. W poprzednich odcinkach było, że masz rację, bo jesteś ministrantem. Albo masz rację, bo masz dużo obrazów. Albo masz rację, bo masz ubrania poskładane w kosteczkę. Teraz masz rację, bo ci Kuria Legnicka pozwala parkować pod kościołem. Pan Kononowicz tym wszystkim steruje, ponieważ on jest centrum tego wszystkiego. Szanowni państwo, on wszystkim steruje. Przedstawiam wam prezesa internetu. Dobra, na dążacie mniej więcej, bo wracamy do studia. Konon mówi, że ci, co nie chcą, żeby on nagrywał, to czubki. Czubek pierwszy, czubek drugi. I live'em, czyli na żywo. Nie live'em, tylko lightem. Halo, wykop, ładnie się nauczyłem. W wyciętych z telewizji fragmentach te chłopaczki mówią, że ten Sławek z ekipy Konona trzyma rzeczy Kononowicza w torebce, żeby nie straciły zapachu. A ten człowiek trzyma ich rzeczy zamknięte w torebce strunowej, żeby nie straciły zapachu. Czego zapachu?
To jest mur po prostu. Że ludzie kupują majtki od lasek z Instagrama, to słyszałem chociaż. Ale żeby trzymać ubrania Kononowicza, to dla mnie nowość. Włącza się Kaszewiak. I wiem, że wszyscy zastanawiali się, czy będę stronniczy wobec Kaszewiaka. Nie będę. Bo mamy historyczny moment, bo Kaszewiak zjebał. Pan nagle poczuł takie emocje i jest takim obrońcą moralności naszej i troską o pana zdrowie się wykazuje. Tylko pamiętajcie, że Kaszewiak jest prawnikiem. Nullum crimen sine lege, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Pan prowadzi swoją działalność na YouTubie, skupiając się na jego osobie i wytykając komuś, że na tym zarabia. Tylko mówienie o tych chłopaczkach, że oni zarabiają, mówiąc, że Kononowicz jest wykorzystywany, to tak jakby mecenas Kaszewiak powiedział, że dziennikarz śledczy zarabia, bo nagłaśnia przekręt przy budowie autostrady. Ale też Kononowicz mówi, że mu dobrze i żeby te chłopaczki się od niego odwalili. Otrzymajcie ode mnie pisma z moją pieczątką. Macie, będziecie mieć termin do zwrotu pieniędzy dla mnie? Bo to jest najważniejsze w całej sprawie. Czy Kononowiczowi taki układ odpowiada? Kiedy mu wierzyć? Kiedy nim manipulują? Czy nim manipulują? Bo na siłę też nikogo nie uratujesz. Jest popyt, jest podaż. Teraz mamy moment, o którym te chłopaki mówili, że zaorali Kaszewiak. Że Kaszewiak porównał Kononowicza do Igi Świątek. Iga Świątek wygrała US Open i zarobiła swoją ciężką pracą. Wybitna sportowiec, 2 miliony dolarów. Amerykańska raperka na udostępnieniu swoich zdjęć w jeden dzień zarobiła 14 milionów dolarów. Po pierwsze, to niech się tam nie zesrają z tym zaoraniem Kaszewiaka, skoro nie potrafią od miesięcy zaorać typa, który nagrywa filmy z niepełnosprawnym. Po drugie, Kaszewiak nie porównał Kononowicza do Igi Świątek, tylko powiedział, że patologia i kontrowersja się sprzedają w internecie lepiej niż ciężka praca. Ale ja też stronniczy nie będę. Co tam Kaszewiak pierdolił w tym odcinku, to ja nie wiem. Jak jakaś laska sprzedaje swoje zdjęcia, to robi to w pełni świadomie. Pieniądze też masz z tego inne niż Kononowicz. Kaszewiakowi chodziło o wolność słowa, że jeśli Kononowicz chce, ludzie chcą, to nie chce nagrywa. Ale przykłady całkowicie przestrzelił. I też widziałem, że dużo osób pisało, że Kaszewiak się nie przygotował do programu. Jest coś takiego jak Kononopedia, czyli encyklopedia o Kononowiczu. I Kaszewiak to czytał. I to jest dla mnie totalna abstrakcja. Przecież to jest poważny adwokat. I wyobraźcie sobie, jak on siedzi w kancelarii i po lewej stronie ma jakieś akta w poważnej sprawie, a po prawej czyta, że są lateksy i antylateksy. Kurwa, no absurd. Potem pokazują znowu tego, co ma chody u proboszcza, bo może przy zakrystii parkować. I potem pokazują, jak on gra na organach. Ja pierdolę, ja nie mogę dziś. Tak normalnie to ja was proszę, czy możecie zostawić lajka pod filmem. To teraz już was nawet nie proszę. Pierdolę, ja nie będę tego na darmo oglądał. To po organie młodzież oglądać. Ej młodzież, nie oglądajcie patologii. Oglądajcie granie na organach. I teraz, czy Midas jest lateksem, czy antylateksem? I po której stronie stanie? A co wy mnie kurwa tydzień znacie? Ja patologię napiętnuję i będę napiętnował. Po drugie, ja ten odcinek konsultowałem z TVP Core. I jeśli ona, a jej w tej sprawie ufam, stawia filmik, jak ten Sławek z ekipy Kononowicza mówi do Suchodolskiego, żeby został w lesie na mrozie, aż przetrzeźwieje. To dla mnie ten Sławek to jest patola. A trzecia sprawa, ale mnie wkurwił ten cały Sławek. On napisał post na swoim Instagramie, którym straszy TVP, że jak źle przedstawią sprawę, to Midas się wami zajmie. Ty sobie dzbanie mną mordy nie wycieraj. Ale mnie wkurwił tym. Bo ja może z tego Olgierdano i jego psiapsi się trochę ponabijam, ale widzowie mi napisali, że oni nie chcą nagrywać z Kononowiczem. Tylko chcą, żeby Kononowicz miał swój kanał i sam to obsługiwał. I to uważam jest najlepszym rozwiązaniem. Wolność słowa jest zachowana i co Kononowicz będzie chciał, to będzie wstawiał. Żeby nie było żadnych podejrzeń, że ktoś na nim robi kasę. Żeby nie było żadnego dokuczania mu, żeby się wyświetlenia zgadzały. Żeby nie było niczego. No. A jako, że ja podobnie jak kabareciarze zazdroszczę Kononowiczowi popularności, to was zapraszam na mój stand-up. Może zawiodę niektórych, bo na scenie nie płaczę, że Piłsudski był moim dziadkiem, ale za to bawimy się tak. A właśnie, zaraz ty. O co?